Potęga celów. Przez lata opowiadałem o potędze stawiania celów. W tym kontekście pomówmy o wykorzystaniu celów do tego, by być bardziej produktywnym w pracy. Każde badanie, na jakie kiedykolwiek natrafiłem, a tym tematem zajmowałem się z fantastycznym oddaniem, mówi, że tylko 3% dorosłych osób ma spisane cele i plany. Pozostałe 97% ma nadzieje, marzenia, i może bazgroły na papierze, ale nie ma spisanych celów i planów. Jeśli przyjrzeć się ludziom, którzy w ważnych społecznościach mają najwięcej pieniędzy, wszyscy mają cele. Jeśli przyjrzeć się biednym członkom tych społeczności, nie mają celów. To jest kwestia tak czy nie, białe czy czarne, góra czy dół bardzo prosta. Podczas moich publicznych szkoleń przemawiałem do ponad pięciu milionów ludzi. Praktycznie na każdym szkoleniu mówię o powrocie do samego początku i rozmowie o celach. Każdego tygodnia ludzie przychodzą do mnie i mówią: Zmieniłeś moje życie, sprawiłeś, że jestem bogaty. Powiedziałeś mi o celach. Co takiego powiedziałem, co tak bardzo ci pomogło? Zawsze odpowiadają: To były cele. Chodziłem do najlepszych szkół, pochodzę z najlepszej rodziny, ale nigdy nie miałem pieniędzy. Potem, w ciągu miesiąca od spisania celów, moje życie się odmieniło. To było niewiarygodne. Siedem Kroków Ustalania Celów Mam nadzwyczaj skuteczny, siedmiostopniowy proces ustalania celów, którego nauczałem na całym świecie. Krok pierwszy. Zdecyduj, czego chcesz. Już pisałem o jasności. Krokiem numer jeden jest zawsze zdecydowanie, czego dokładnie chcesz w każdej dziedzinie swojego życia. Twoim celem jest to, z czym chcesz zostać na koniec dnia, co chcesz osiągnąć, kim chcesz zostać, co mieć, co zrobić. Musisz być konkretny. Musisz opisać swój cel tak jasno, jakbyś opisywał go pięcioletniemu dziecku, które z kolei miałoby opowiedzieć o nim kolejnej osobie i ta osoba powinna zrozumieć o co chodzi. Krok drugi. Zapisz to. Krok numer dwa, czyli zapisz to. Cel musi zostać zapisany ręcznie. Nie możesz użyć komputera ani maszyny do pisania. Są ku temu konkretne powody. Widziałem wyniki kolejnych powtarzających się badań. Studenci spisujący notatki na swoich laptopach nie pamiętają nic z tego, co zapisywali. Natomiast osoby spisujące notatki ręcznie, nawet jeśli były przeciętnie inteligentne i nie miały żadnej przewagi z racji pochodzenia. Z łatwością prześcigały geniuszy, którzy pisali na laptopach, bo geniusze zapominali wszystko, co zapisywali w momencie, gdy na koniec wykładu zamykali komputer. Musisz więc zapisać swoje cele. Gdy to robisz, to tak, jakbyś wpisywał je w swoją nadświadomość. Jeśli wolisz takie porównanie, to wpisujesz je na ekran. W momencie, gdy skończysz zapisywanie, to, co zapisałeś, natychmiast zostaje przetransferowane do twojej nadświadomości. Słyszałeś już o prawie przyciągania, które mówi, że przyciągasz do swojego życia ludzi i okoliczności pozostające w harmonii ze swoimi dominującymi myślami. Dlatego twoim najważniejszym celem jest to, by te dominujące myśli były absolutnie jasne. Jeśli masz w głowie myśli o porażce, zmartwienia, myślisz o utracie pieniędzy, dokładnie takie rzeczy przyciągniesz do swojego życia. Większość ludzi używa tej niewiarygodnej mocy przeciw sobie. Myślą o tym, co ich martwi: rachunkach, problemach i ludziach, którzy nie są wobec nich w porządku. Niespodzianka. W ten sposób przyciągają do swojego życia negatywnych ludzi. Z kim przez większość czasu przestają? Z ludźmi, którzy cały czas marudzą i narzekają na swoje życiowe problemy. O czym ciągle myślą? Leżą w nocy, nie umieją zasnąć, myślą o negatywnych rzeczach i wciąż wzmacniają wokół siebie pole negatywnej energii. Pamiętaj, każdy człowiek jest jak magnes. W mózgu każdego człowieka ukryty jest magnes. Tak jak zwykły magnes przyciąga opiłki żelaza, magnes w głowie przyciąga ludzi i rzeczy pasujące do tych obrazów i idei, szczególnie wtedy, kiedy są nasycone emocjami. Nasycenie emocjami celu, do którego dochodzi, gdy zapisujesz swój cel i potem go odczytujesz, jest jak dostarczenie mu energii i danie jeszcze większej mocy oraz siły. Gdy więc zapisujesz swój cel w pozytywny sposób, tworzysz pole energetyczne. Zaczyna ono wibrować i przyciągać do Twojego życia ludzi, okoliczności, idee i pomysły, dzięki którym Twoje cele się urzeczywistniają. Krok trzeci. Ustal termin. Numer 3 to ustalanie terminu. Termin przenika do Twojej podświadomości, która z kolei dostarcza Twojej nadświadomości informacje na temat tego, kiedy chcesz, by cel był zrealizowany. Twoja nadświadomość musi to wiedzieć. Nie możesz mówić chciałbym kiedyś być bogaty, bo to może oznaczać za 30 lub 40 lat. I ponownie, najważniejsza jest jasność. Wiele osób, które przychodziły na moje szkolenia, mówiło mi, zmarnowałem całe lata życia po prostu nie działając w jasny, przejrzysty sposób. W jaki sposób ten niewiarygodny superkomputer nadświadomości, który mam w swojej głowie, ma działać, jeśli go nie zaprogramuję. Nie dam mu żadnych wytycznych ani instrukcji. Posłużę się przykładem. Wyobraź sobie, że dzwonisz do eleganckiej restauracji i mówisz: Halo, nazywam się Brian Tracy. Chciałbym zjeść u was kolację. Osoba po drugiej stronie zapytałaby, kiedy chciałby pan nas odwiedzić? Cóż, nie jestem pewien. Ile osób będzie na tej kolacji? Jeszcze się nie zdecydowałem. Na którą godzinę mielibyśmy dokonać rezerwacji? Tego też jeszcze nie ustaliłem, ale mimo to chciałbym zarezerwować stolik i chciałbym, żebyście traktowali moją rezerwację poważnie, gdy już się pojawię. Osoba po drugiej stronie prawdopodobnie uznałaby, że powinieneś policzyć, czy masz wszystkie klepki, bo bez ustalenia prostych faktów, o które pytała, zarezerwować stolika w restauracji po prostu się nie da. Wyobraź sobie zatem, że twoja nadświadomość ma niewiarygodną moc i może dać ci wszystko, czego pragniesz w życiu, ale musisz mieć jasność, co to w ogóle jest. Dam ci szybki przykład, którym nie dzielę się zbyt często. Wiele lat temu, gdy zacząłem pracować nad celami, byłem singlem i chciałem spotkać kobietę idealną dla mnie. Wiedziałem, że ustalanie celów działa, bo już je stosowałem. Powiedziałem sobie, jeśli ustalanie celów działa w odniesieniu do zdobycia samochodu, pracy, pieniędzy, to jak będzie ze zdobyciem idealnej osoby? Sporządziłem więc opis mojego ideału. Spisałem może za 25 cech, jakie ten ideał miałby posiadać, i niespodzianka. W ciągu kilku tygodni ta doskonała osoba pojawiła się w moim życiu. Spotkałem ją, spojrzałem na nią, ona spojrzała na mnie, poszliśmy na kawę, na kolację i rozpoczęliśmy związek, który trwał niemal dwa lata. Nie pomyślałem w moim opisie o kilku cechach: spokojna, pozytywna, radosna i posiadająca stabilną osobowość. Okazało się, że była szalona. Każdy z nas miał w swoim życiu neurotycznego partnera, dzięki któremu nauczył się czego naprawdę chce, a czego nie. Kilka lat później poznałem swoją obecną żonę Barbarę, która była wtedy singielką. Oboje chodziliśmy na wykłady na lokalnym uniwersytecie. Nie była pewna co zrobić ze swoim życiem i pytała: W jaki sposób znajdę idealną osobę dla mnie? To dość proste, odpowiedziałem. Po prostu usiądź i sporządź listę wszystkiego, co miałaby mieć ta idealna osoba. I jak to niby ma działać? Nie przejmuj się tym, powiedziałem, działa. Ale czy to nie jest takie zimne, sztywne i nieromantyczne? Nie, wcale nie. Nieromantyczne jest znalezienie się w związku z niewłaściwą osobą i zmarnowanie sobie dłuższego okresu życia. Interesujący pomysł, odparła. Poszliśmy każde w swoją stronę. Wróciłem do domu i pomyślałem sobie, że czas sporządzić nową listę. Usiadłem z kartką papieru i wypisałem wszystkie pożądane cechy. Na liście znalazło się około 40 cech osoby idealnej dla mnie, i wśród nich były takie jak: normalna, spokojna, przyjazna, współczująca, ujmująca, wyluzowana, zrelaksowana, elastyczna, otwarta. Czas mijał i pewnego dnia odebrałem telefon od barbary, która powiedziała: Postąpiłam zgodnie z Twoją radą i chciałabym podzielić się rezultatami. W porządku, odpowiedziałem. Spotkamy się na uniwersytecie. Spotkaliśmy się i zapytałem: Co udało Ci się odkryć? Tak jak powiedziałeś, spisałam wszystko na kartce i zobaczyłam, kto jest dla mnie idealną osobą. To świetnie. Do czego doszłaś? Że to Ty. Odpowiedziała. Trochę mnie to wytrąciło z równowagi, ale przemyślałem to i spojrzałem na swoją listę. Później zrozumieliśmy, że każde z nas opisało dokładnie tę drugą osobę. Pobraliśmy się i pozostajemy małżeństwem od 40 lat. Czy to działa w biznesie? Miałem dobry nowy produkt, który opracowałem w mojej firmie. I potrzebowałem świetnej osoby, żeby przyszła dla mnie pracować głównie za prowizję i sprzedawać ten produkt na rynku. Spisałem więc listę 32 cech, jakie chciałbym widzieć u tej idealnej osoby. Dwa dni później ktoś do mnie zadzwonił. Był to bardzo kompetentny menedżer, który szukał pracy, a kiedyś o mnie słyszał. Dzwonił, żeby dowiedzieć się, czy mógłby przyjść i porozmawiać na temat zatrudnienia w mojej firmie. Normalnie nie umawiam się na takie rozmowy, ale tym razem się zgodziłem. Gdy przyszedł, od razu powiedziałem mam dla ciebie około 30 minut, a potem muszę zająć się innymi sprawami. Spędziłem z nim trzy godziny i na koniec go zatrudniłem, czego nigdy nie robię. Nigdy nie zatrudniam kogoś po pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej. Zaczął u mnie pracować i robił fantastyczną robotę. Był błyskotliwy, kompetentny, kreatywny Miał wysokie umiejętności, był świetnym sprzedawcą i marketingowcem, miał wszystko. Około miesiąca później usiadłem z nim i powiedziałem: Chciałbym ci coś pokazać. To system. Szkole w nim innych ludzi i użyłem go w twoim przypadku. To opis twojej osoby, zanim cię jeszcze spotkałem. Przejrzeliśmy całą listę i okazało się, że miał każdy przymiot, który się na niej znajdował, plus sześć lub siedem dodatkowych. Znał się na programowaniu komputerów i potrafił przygotowywać plany marketingowe w internecie. Potrafił łączyć się z systemami danych innych firm, w tym potencjalnych klientów. Był doskonały. A zatem czy to działa? Tak, to działa. Wypisanie jasnych wymagań, by odnieść oczekiwane korzyści, zmusza do jasnego myślenia więc korzystasz już, spisując listę. Gdy pobraliśmy się z moją żoną, zabrakło nam pieniędzy podczas rozkręcania biznesu. Musieliśmy się przenieść do wynajmowanego domu. Usiedliśmy razem i powiedzieliśmy: "Dobra, nie chcemy mieszkać tu na zawsze, ale gdzie chcemy mieszkać?". Sporządziliśmy listę. Spisaliśmy dwie rzeczy. Wciąż mamy tę listę cech, jakie miałby posiadać nasz idealny dom. Spisaliśmy je i kupiliśmy czasopisma pełne pięknych domów. Better Homes and Gardens Architectural Digest. Spisaliśmy wszystko i zabraliśmy się do pracy. Dwa i pół roku później wprowadziliśmy się do tego domu w innym stanie, w innym kraju, w innym mieście. Było to coś nadzwyczajnego i musieliśmy zarobić pieniądze, by kupić dom i go spłacić. A zatem, czy to działa? Tak, to działa. Podsumujmy. Krok numer jeden. Zdecyduj dokładnie, czego chcesz, byś był w stanie wyjaśnić to pięciolatkowi. Krok numer dwa. Zapisz to tak, by pięciolatek mógł przeczytać i zrozumieć. Krok numer trzy. Ustal termin. Kiedy chcesz osiągnąć ten cel? Krok czwarty. Sporządź listę. Krok numer cztery to sporządzenie listy. Sporządzanie list jest jedną z najważniejszych umiejętności sprzyjających szczęściu i bogactwu, jakie kiedykolwiek odkryto. Lista zmusza do myślenia na najwyższych obrotach i aktywowania najgłębszych pokładów twojej nadświadomości. Zapisz każdą rzecz, która przychodzi ci do głowy, a którą musiałbyś zrobić, by osiągnąć swój cel. Wszystko, co tylko przyjdzie ci na myśl. Przy okazji, to zwykle wymaga kilku podejść. Zapisujesz, wracasz do tego, co zapisałeś, zapisujesz znowu, wracasz i zapisujesz. Na koniec możesz mieć dwie, trzy lub nawet cztery strony. To praktycznie przypomina proces, gdy spółka chce rozkręcić nowy interes na nowym rynku z nowym produktem. Jej szefostwo usiadłoby i sporządziło plan. Następnie spisałoby listę wszystkiego, co muszą zrobić, by rozwinąć ten nowy produkt. Możesz sobie wyobrazić te setki stron list, które miało Apple przygotowując premierę pierwszego iPhone'a. Jakieś 4000 tysiące inżynierów z całego świata pracowało nad planami iPhone'a, zanim wreszcie osiągnęli etap, na którym można go było zaprezentować w San Francisco i wypuścić na rynek. Krok piąty Uporządkuj listę. Krok numer pięć to uporządkuj listę. Uporządkuj ją pod względem priorytetów. Jest świetna książka biznesowa zatytułowana The Checklist Manifesto. Przeczytałem ją dwa lub trzy razy. Dla mnie jest czarowna. Mówi o ludziach, którzy spisują jasne, szczegółowe listy zadań w odpowiedniej kolejności. Chodzi o bardzo skomplikowane procedury, a następnie realizują je perfekcyjnie i bezbłędnie. Inni, szczycący się umiejętnościami, wiedzą i pieniędzmi, Pomijają lub usuwają z listy jeden kluczowy krok. Doprowadzają siebie i swoje biznesy do ruiny i często powodują śmierć wielu osób. The Checklist Manifesto mówi: Sporządź listę. Wszelki sukces bierze się ze sporządzania listy wszystkiego, co musisz zrobić, by osiągnąć cel, w kolejności w porządku. Co zrobisz najpierw? Co zrobisz jako drugie? Co jako trzecie? I co potem? Krok szósty. Przejdź do działania. Krok numer sześć to przejdź do działania. Masz listę. Wiesz, co jest Twoim celem, masz ustalony termin. Przejdź do działania. Działaj, rusz się, wstań z miejsca, chwyć za telefon, wejdź na internet albo zrób coś od razu. Wystartuj. Wykonaj pierwszy ruch, jak zawodnicy podczas meczu wykonują pierwsze kopnięcie piłki. Nie odkładaj wszystkiego na bok ze słowami: Mam już cel i wszystko zapisane. Będziesz zadziwiony, co się wydarzy, jeśli to zrobisz, bo w tym momencie Twoja nadświadomość zaczyna pracować 24 godziny na dobę, by wprowadzić ten cel w życie. Rozpoczynając działanie, włączasz moce swojego umysłu i aktywujesz nadświadomość. Krok siódmy. Zrób coś każdego dnia. Krokiem numer siedem jest zrobienie każdego dnia czegoś, co przybliża choćby o jeden krok do Twojego celu. Mówimy o siedmiu dniach w tygodniu, każdym z nich. Jeśli chcesz, możesz wykonać więcej niż jeden krok. Możesz pracować nad krokiem, który już poprzednio podjąłeś, o wiele dłużej, ale rób coś każdego dnia, siedem dni w tygodniu, dopóki nie osiągniesz swojego celu. Jeśli to zrobisz, w wielu przypadkach będziesz swoim największym wrogiem. Będziesz swoim największym krytykiem. Prawdopodobnie ustalisz sobie zupełnie absurdalny cel. Chcę zostać milionerem. Pamiętam, jak ustaliłem sobie ten cel wiele lat temu, gdy mieszkałem w małym, wynajmowanym, umeblowanym cudzymi meblami mieszkanku. Prawie w ogóle nie miałem pieniędzy. Byłem sprzedawcą żyjącym tylko z prowizji. Napisałem sobie, że chcę być milionerem. Zapytałem, jakie kroki musiałbym podjąć, żeby zostać milionerem. Wiedząc to, co dziś wiem na temat psychologii sukcesu, odpowiedziałbym, tak. 1. Wstawaj wcześnie każdego ranka. Wszyscy ludzie sukcesu wstają wcześniej rano. 2. Spisuj i przepisuj swoje cele w pierwszej osobie. Weź kartkę papieru ja preferuję koło notatniki i spisz 10 celów. Możesz spisać więcej, ale twoja świadomość jest w stanie komfortowo poradzić sobie z dziesięcioma celami, maksymalnie z piętnastoma. Jeśli będzie ich więcej, świadomość będzie nimi zasypana. 3. Zapisz te cele w pierwszej osobie, tak jakbyś już je osiągnął. Zamiast pisać: Chcę osiągnąć to i to, napisz: Tego i tego dnia stałem się milionerem dzięki własnej pracy itd. 4. Czytaj codziennie przez godzinę lub więcej. Czytaj coś, co jest pouczające, głębokie, motywujące. Czytaj coś, co jest budulcem dla umysłu coś, co sprawi, że poczujesz się lepiej ze sobą i swoim życiem. 5. Stwórz listę i uporządkuj ją pod względem priorytetów. 6. Zacznij pracować nad swoim głównym priorytetem najważniejszą rzeczą, którą możesz zrobić, i pracuj nad nią, dopóki jej nie zrealizujesz. 7. Jadąc samochodem, słuchaj nagrań. Zamień każdą minutę dojazdów na czas, w którym się uczysz. Zacząłem to robić, gdy jeździłem samochodem, który miał odtwarzacz kasetowy. Potem jeździłem samochodem z odtwarzaczem CD. Dziś możesz mieć wszystkie kupione nagrania na swoim iPadzie i zabierać je ze sobą, gdy jedziesz poćwiczyć. 8. Po każdym doświadczeniu zadaj sobie dwa pytania. Nazywam je magicznymi pytaniami i one uczynią cię bogatym. 1. Co zrobiłem prawidłowo podczas mojego ostatniego spotkania lub działania 2. Co następnym razem powinienem zrobić inaczej 9. W skrócie mówiąc, co zrobiłem dobrze, co zrobiłbym inaczej. Są to magiczne pytania, bo zmuszają do myślenia w sposób pozytywny o najlepszych rzeczach, które zrobiłeś i najlepszych rzeczach, które zrobisz w przyszłości. Te siedem kroków było świetnych. Zacząłem postępować zgodnie z nimi i robiłem to każdego dnia. Przez siedem miesięcy nie zauważyłem, żeby cokolwiek się zmieniło. Potem moje dochody zaczęły rosnąć. Powtarzałem te siedem kroków przez rok, a moje dochody poleciały w górę jeszcze bardziej. Nie ustawałem, i w ciągu pięciu lat moje dochody zwiększyły się dziesięciokrotnie. Dalej więc trzymałem się moich siedmiu kroków każdego dnia. Po kolejnych pięciu latach moje dochody znowu urosły dziesięciokrotnie. Na przestrzeni dziesięciu lat urosły tak bardzo, że zarabiałem stokrotnie więcej. Przekazywałem te rady innym ludziom z całego świata. Znajdującym się w rozmaitych sytuacjach finansowych, i oni mi donosili, że moje przewidywania były zbyt konserwatywne. Stawali się milionerami albo zwiększali swoje dochody dziesięciokrotnie w ciągu sześciu, siedmiu lub ośmiu lat. W moim przypadku ostatnim krokiem w ustalaniu celu jest robienie czegoś każdego dnia. W ten sposób wracamy do kwestii samodyscypliny. Wielokrotnie przychodzili do mnie ludzie, którzy mówili: Byłem bankrutem, alkoholikiem, rozwodnikiem, gdy zacząłem postępować zgodnie z Twoim systemem ustalania celów. Dziś jestem bogaty, dziś mam trzy firmy, zatrudniam trzydzieści osiem osób. W życiu nie miałem tyle pieniędzy. Odmieniłeś moje życie, uczyniłeś mnie bogatym. Gdzie jest haczyk w tym, co objaśniłem w tym rozdziale? Nie ma haczyka. Nie ma żadnych ukrytych kosztów. Nie chcę, żebyś poszedł i zapłacił fortunę za system osiągania sukcesu, który może działać, a może nie działać. Chcę, żebyś zainwestował odrobinę swojego czasu w swoją przyszłość, wyekwipowany w wiedzę, którą przekazałem setkom tysięcy ludzi w 83 krajach, i żadna z tych osób nigdy nie powiedziała mi, że system nie działa. Nie dostałem ani jednego listu, e-maila, nikt też osobiście nie powiedział mi, Postępowałem zgodnie z Twoimi radami i to nie zadziałało. Natomiast 100% osób, które powiedziały, że robiły to co ja radziłem, stwierdziło, że moje rady zadziałały jak marzenie. Osiągnąłem więcej i szybciej niż kiedykolwiek wydawało mi się to możliwe. Jeden facet zawiózł mnie na lotnisko swoim nowym mercedesem. Rok wcześniej zaczął nową pracę w sprzedaży i przyszedł na moje szkolenie. Inni ludzie mają teraz piękne nowe domy, domy letniskowe w górach i jeżdżą na narty do ośrodków narciarskich. Jadają w pięknych restauracjach i mają cudowne życie. Ludzie, którzy najbardziej doceniają mój system, to osoby ciężko pracujące, które wychowywały się w przeciętnych domach, chodziły do przeciętnych szkół, mieszkały w przeciętnych okolicach, a dziś są bogate. Każdy patrzy na te osoby i ich rodziny. Podziwia je za to, co udało im się osiągnąć. Oni kiwają głową, puszczają oko i mówią: to było takie proste, gwarantowany sukces. Oto rady, jakich mogę ci udzielić w kwestii ustalania i osiągania celów. Zapisuj je, pracuj nad nimi każdego dnia, a będziesz zadziwiony tym, co się stanie. Uczę tego systemu od 40 lat i nigdy nie spotkałem się z sytuacją, że u kogoś zawiódł. Znałem człowieka, który chodził na wykłady uniwersyteckie. Chodził na wykłady z chemii i zakochał się w przedmiocie. Powiedział, stanę się tak dobry w dziedzinie nauk chemicznych, że dostanę nagrodę nobla. Gdy ustalił sobie ten cel, miał 22 lata, a mając 42 lata, wszedł na scenę i odebrał nagrodę nobla z chemii teoretycznej. Otrzymał tę nagrodę razem z dwoma innymi światowej klasy naukowcami. Nigdy nie zwątpiłem, powiedział mi. Zawsze wiedziałem, że dostanę Nagrodę Nobla. Oglądałem ceremonie rozdania nagród w telewizji, czytałem o laureatach Nagrody Nobla. Kiedyś, podczas wakacji, pojechałem do Sztokholmu, tam gdzie odbywa się ceremonia. Skupiłem na tym całą świadomość i pracowałem, pracowałem, pracowałem. Wtedy pewnego dnia dokonałem przełomowego odkrycia i okazało się, że nad tą kwestią pracują jeszcze dwaj naukowcy jeden z USA i jeden z Europy. Odezwałem się do nich i się spotkaliśmy. Zebraliśmy nasze odkrycia i razem otrzymaliśmy Nagrodę Nobla. Po otrzymaniu nagrody jestem teraz profesorem na jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie. Moje dochody są wyższe niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem. I otaczają mnie najlepsi i najinteligentniejsi ludzie na świecie. Pracuję ze studentami z najlepszych rodzin w kraju. Pracowałem nad moim celem przez dwadzieścia lat i nigdy ani na chwilę nie zwątpiłem. To właśnie dzieje się, gdy masz jasne cele i plany. Jesteś zmuszony, by się zorganizować. Jeśli nie masz celów, życie przypomina jazdę samochodem bez kierownicy po wielkim parkingu. Samochód jedzie to tu, to tam. Twoje życie idzie raz lepiej, raz gorzej, zatrzymujesz się, rezygnujesz i każdy może ci przerwać, szczególnie internet. Każdy może przerwać ci pracę, bo nie masz celu, nie wytyczyłeś kierunku, nie wiesz dokąd zmierzasz. Gdy jednak już wiesz dokąd zmierzasz, powtarzasz sobie wracać do pracy, wracać do pracy. Robisz tylko to, co popycha cię w stronę realizowania każdego dnia twojego najważniejszego zadania. Wiara i zaufanie są dla tego całego procesu kluczowe. Wyobraź sobie, że ktoś, kto ma wielkie moce, kto nigdy się nie myli i nigdy nie zawodzi, mógł ci zagwarantować, że osiągniesz konkretny cel i musisz tylko działać każdego dnia, jakbyś miał absolutną pewność, że ostatecznie nagroda będzie twoja. Jedna z moich ulubionych historii opowiada o ważnym biznesmenie. Syn jego przyjaciela zaczął pracę w sprzedaży. Umówił się na spotkanie z tym biznesmenem i przyszedł porozmawiać. Młody człowiek powiedział: Właśnie skończyłem studia i zaczynam pracę w sprzedaży. Mój ojciec zaaranżował to spotkanie. Tak sobie myślę, czy nie mógłby pan pomóc mi znaleźć klientów dla mojego produktu? Cieszę się, że Cię tu widzę, odparł biznesmen. Ale dlaczego przychodzisz akurat do mnie? Bo zna pan tak wielu ludzi. Z pewnością przychodzą panu do głowy jakieś nazwiska. Owszem, odpowiedział, znam wielu ludzi. Pozwól, że przygotuję ci listę. Wyszedł, poszedł do swojej sekretarki, a ta wróciła z listą zawierającą nazwiska, adresy i numery telefonów. Oto lista dziesięciu osób, u których masz duże szanse sprzedać swój produkt powiedział biznesmen. Zadzwoń do nich. Młody człowiek wyszedł i z entuzjazmem zabrał się do pracy. Był naprawdę szczęśliwy. Zaczynał swoją karierę z referencjami od jednego z najważniejszych ludzi biznesu w mieście. Na dziesięć osób pięć kupiło jego produkt. Tydzień później przyszedł ponownie. Chciałem bardzo podziękować, powiedział młodzieniec. Pomógł mi pan w rozpoczęciu kariery. Poszło mi lepiej niż komukolwiek innemu, z kim zaczynałem. Czy istnieje taka możliwość, żeby udostępnił mi pan kolejną listę nazwisk? Oczywiście. Poczekaj chwilę. Biznesmen wyszedł z gabinetu i wrócił z książką telefoniczną. Proszę bardzo, powiedział. To książka telefoniczna. Są w niej telefony i adresy wszystkich firm z branży. Jest ich kilkaset. Stąd właśnie wziąłem pierwsze dziesięć nazwisk, i teraz możesz sobie znaleźć kolejne dziesięć. Młody człowiek był zszokowany. Był całkowicie przekonany o tym, że sprzedaż mu się powiodła, bo otrzymał nazwiska osób, o których myślał, że były osobistymi znajomymi tego wpływowego biznesmena. Jest też znana opowieść o pewnym trenerze baseballu, którego zespół podupadł na duchu. Przegrali kilka meczów. Trener przyszedł do swoich zawodników i powiedział: Słyszałem, że w mieście jest magik człowiek, który potrafi rzucać czary. Może pomógłby nam wyrwać się z tej beznadziei? Chciałbym, żeby każdy z Was przyniósł mi swoją ulubioną pałkę, a ja zabiorę je do niego i poproszę, by je zaczarował. Odpowiedzieli: okej. Okay. Wszyscy byli przygnębieni. Wszyscy tkwili w marazmie. Trener zebrał dziesięć czy piętnaście pałek i zniknął na całe popołudnie. Wieczorem wrócił i rozdał pałki z powrotem. Powiedział: magik je zaczarował. Jutro będą wybijać piłkę bezbłędnie przez cały dzień. Następnego dnia zawodnicy wyszli do gry i zdobywali raz za razem komplet punktów. Nie mogli uwierzyć w to, ile home runów udało im się wykonać. Zespół był zachwycony. Byli szczęśliwi i powiedzieli: Świetnie, weźmiemy te pałki i zdobędziemy mistrzostwo ligi. Jeden z graczy powiedział jednak: Nie było mnie wczoraj i moja pałka nie została zaczarowana. Jak to możliwe, że dziś też tak świetnie mi szło? Muszę wyznać wam prawdę, powiedział trener. Nie ma żadnego magika. Zabrałem wasze pałki, podtrzymałem je pół dnia w swoim aucie i potem je wam rozdałem. Magia jest w waszych głowach. Magia wzięła się z waszego przekonania, że dziś będziecie grali zaczarowanymi pałkami, które bezbłędnie wybijają piłkę. Pamiętaj, wszystko jest między twoimi uszami. Wszystko zależy od tego, ile masz pewności siebie. Najcudowniejsza afirmacja, która jest taka prosta, brzmi: Dam radę, dam radę. Lubię siebie i dam radę. Gdy pracowałem w sprzedaży, stworzyłem własną afirmację i podzieliłem się nią z milionem sprzedawców. Brzmi ona: Lubię siebie i kocham swoją pracę. Nieważne, w jakiej branży dziś pracujesz, gdy budzisz się rano, powtarzaj sobie: Kocham swoją pracę. Kocham siebie i kocham swoją pracę, kocham swoją pracę, kocham swoją pracę. Jeśli nie jesteś w stanie tego powtarzać, wyciągnij wnioski. Może to oznaczać, że wykonujesz niewłaściwą pracę. Proszę, zrozum jedną rzecz: to nie oznacza, że twoja praca jest zła. To nie oznacza, że twoja firma jest zła. To nawet nie oznacza, że twój szef, twój produkt czy cokolwiek innego jest złe czy niewłaściwe. To oznacza tylko tyle, że nie jest odpowiednie dla ciebie. Gdy szukasz drugiej połówki, mówią, że zanim trafisz na przystojnego księcia, musisz pocałować wiele żab. Na randkach spotykasz wiele osób płci przeciwnej. Z niektórymi będziesz się dogadywał tylko na początku, a z niektórymi wcale. Jeśli ze związku nic nie wyjdzie, nie oznacza to, że z tą drugą osobą jest coś nie w porządku. Po prostu do siebie nie pasowaliście i tyle. To niewiarygodne, jak wielu ludzi pozostaje nieszczęśliwymi przez całe lata, bo przydarzył im się nieudany związek. To nic osobistego. Niektóre związki się udają, inne nie. Jeśli masz pracę i nie lubisz tej pracy czy firmy, to nie oznacza, że to zła firma. Nigdy nie powinieneś mówić źle o firmie czy o sobie, bo takie rzeczy po prostu się przytrafiają. Jednym z najpotężniejszych zdań jest tak się zdarza po prostu nie było chemii. Najlepszy system zarządzania czasem Dawno temu ludzie nosili ze sobą organizery, za pomocą których organizowali swój czas. Najczęściej były to niewielkie notatniki z wymienialnymi wkładami. Dziś mamy nowe generacje aplikacji i narzędzi cyfrowych dzięki którym ludzie są efektywniejsi i panują nad swoimi obowiązkami. Oto moje osobiste doświadczenie z tymi systemami. Kiedyś poproszono mnie o stworzenie nagrania dotyczącego zarządzania czasem. Zacząłem wczytywać się w różne książki i artykuły na ten temat. Odkryłem, że w Ameryce Północnej znajdują się cztery poważne firmy, które organizowały jednodniowe szkolenia z zarządzania czasem. Posługiwano się na nich organizerami. Uczono, jak organizować czas, wyznaczać cele, osiągać więcej, planować każdy dzień itd. Wybrałem się do wszystkich czterech miast, w których mogłem poznać te systemy. Jedno szkolenie odbywało się w Toronto, kolejne w Nowym Jorku, jeszcze kolejne w Denver i ostatnie w Los Angeles. Pojechałem na nie. Spędziłem na każdym ze szkoleń cały dzień, sporządziłem notatki i spisałem wszystko, co usłyszałem. Sprowadziłem sobie systemy zarządzania czasem z całego kraju, a jeden nawet z Danii. Mój dobry przyjaciel jest Duńczykiem, więc zamówił go dla mnie i przełożył. W tamtym czasie ten system był najpopularniejszy w całej Europie. Usiadłem nad nimi i pracowałem tak długo, aż je rozgryzłem. Stworzyłem własny system zarządzania czasem. Gdy pojawiły się komputery, kupiłem każdy program do planowania czasu, jaki mogłem znaleźć i pracowałem z nim. Okazało się, że nie potrafię wykrzesać z siebie dość dyscypliny, żeby efektywnie używać tych systemów. Wtedy czasopismo biznesowe Inc. przeprowadziło badanie. Przepytano 50 przedsiębiorców, prezesów szybko rosnących firm i zapytano, jaki jest ich ulubiony system zarządzania czasem. Każdy z nich wybrał pustą kartkę w kolorze żółtym. Powiedzieli, że ich ulubiony system zarządzania czasem to notes, w którym zapisywali wszystko, co musieli zrobić w ciągu dnia. Organizowali tę listę według priorytetów, zaczynając od tego, co musiało być zrobione jako pierwsze. Gdybym miał czas na zrobienie tylko jednej rzeczy, zanim będę musiał wyjechać na miesiąc, które zadanie na pewno chciałbym wykonać? Wpisałby mnie pod numerem jeden i poszedł dalej. To głównie dzięki temu stałem się prezesem prężnie działającej firmy. Najlepszym systemem organizowania czasu wciąż jest chyba kartka papieru i pióro. Zasada jest taka, że za każdą minutę poświęconą na planowanie oszczędzasz 10 minut na realizacji zadań. Stworzenie z samego rana listy i ułożenie podpunktów we właściwej kolejności zabiera jakieś 10 do 12 minut. Jeszcze lepszym pomysłem jest stworzenie jej wieczorem, bo gdy idziesz spać, twoja podświadomość pracuje nad tą listą przez całą noc. Czasami, gdy zbudzisz się rano, w twojej głowie pojawią się przełomowe pomysły, które zmienią twoje życie i uczynią cię bogatym. Przygotowujesz wieczorem listę podpunktów i ustalasz priorytety. Następnego ranka zaczynasz od celu numer jeden, który ustaliłeś już wcześniej. Sporządzenie takiej listy. Zabierze ci około dwunastu minut i pozwoli oszczędzić jakieś dwie godziny. Jeśli weźmiesz te dwie godziny i wykorzystasz je na najważniejsze sprawy, staniesz się coraz bardziej i bardziej produktywny, a twoje wynagrodzenie będzie coraz wyższe i wyższe. Będziesz miał coraz więcej i więcej okazji. Twój umysł będzie coraz bystrzejszy i bystrzejszy i nie tylko osiągniesz swoje cele, ale staniesz się bogaty. Krok ku działaniu Pozwól, że zakończę ten rozdział krokiem ku działaniu. Kilka lat temu przedstawiłem program szkolenia dla przedsiębiorców polegający na zapraszaniu 30 lub 40 przedsiębiorców do San Diego cztery razy w roku na całodniowe szkolenie. Dawałem przy tym gwarancję, że jeśli wykonywałeś ćwiczenia, które były rozpisane dzień po dniu, i jeśli stosowałeś się do planu, który tworzyłeś podczas naszego wspólnego dnia. Twoje dochody oraz czas wolny miały się podwoić. Jeśli tak się nie działo mamy tu przykład odwróconego ryzyka uczestniczyłeś w programie za darmo. Refundowałem 100% sumy wpisowego. Organizowałem te szkolenia przez 7 lat. W każdym roku uczestniczyły w nim 4 grupy przedsiębiorców lub 5. Pod koniec tego 7-letniego okresu byłem tak pochłonięty przez inne sprawy, że zrezygnowałem z dalszego prowadzenia tych szkoleń ale nigdy ani razu nikt nie zwrócił się o refundację. Ludzie podwajali i potrajali swoje dochody już nawet po siedmiu dniach. Niektórzy podwajali swoje dochody już w następnych dniach, zanim te siedem dni minęło. Wszyscy zarobili co najmniej dwa razy więcej. Niektórzy zarobili dwa, a nawet kilka razy więcej, mogąc przy tym spędzać ze swoją rodziną więcej czasu niż kiedykolwiek przedtem. Na początku pierwszych sesji rozdawałem wszystkim uczestnikom koło notatniki wielkości mniej więcej szkolnego zeszytu. Mówiłem przy tym chciałbym was zapoznać z waszym nowym, najlepszym przyjacielem. Daję to wam, bo nie chcę, żebyście żądali ode mnie zwrotów. Mogę zagwarantować, że jeśli wykorzystacie ten koło notatnik, nie będziecie mogli zażądać zwrotu, bo co najmniej podwoicie swoje dochody i podwoicie ilość wolnego czasu. Podczas dalszej części szkolenia kazałem im wyciągnąć notatnik i zapisać w nim 10 celów, które chcieliby osiągnąć podczas najbliższych 12 miesięcy. Właśnie chciałbym, żebyś zrobił to teraz. Weź notatnik i zapisz 10 celów, które chciałbyś osiągnąć. Zapisz je w pierwszej osobie w czasie teraźniejszym. Napisz: Zarabiam tyle i tyle pieniędzy do 31 grudnia tego roku. Waży tyle i tyle kilogramów do tego i tego dnia. Wyjeżdżam w podróż, wypuszczam ten produkt, zakładam tę firmę, cokolwiek chciałbyś osiągnąć. Mogą to być cele biznesowe, cele finansowe, cele zdrowotne i oczywiście cele rodzinne. Zapisz dziesięć celów w czasie teraźniejszym, tak jakbyś już je osiągnął. Twoja podświadomość nie może skupić się na celu, który nie jest zapisany w czasie teraźniejszym. Tak jakby został już zrealizowany, i mówiłbyś do kogoś: Zarabiam milion dolarów rocznie. W tym roku zarobiłem dwa razy tyle, ile w zeszłym. Zarobiłem dziesięć razy tyle, ile zarabiałem pięć lat temu, czy cokolwiek innego. Ogranicz się do celów zaplanowanych na najbliższe dwanaście miesięcy. Takie cele o wiele lepiej motywują i mają potężniejsze działanie niż cokolwiek innego. Następnie każdego ranka, rozpoczynając dzień, zapytaj sam siebie, Gdybym mógł dziś zrobić tylko jedną rzecz co by to było? Gdybym mógł zrealizować tylko jedno zadanie, zanim będę musiał wyjechać na miesiąc, które zadanie by to było? Następnie przejrzyj listę zadań na dzisiejszy dzień. Zrób kółko wokół tego, które wybrałeś. Krok numer trzy to rozpoczęcie pracy nad zadaniem i praca tylko nad nim, tak jakby się paliło i musiałby się wykonać, zanim dotrą do ciebie płomienie. Zapisz to. Pracuj i pracuj bez przerwy nad tym najważniejszym zadaniem, dopóki go nie skończysz, i nie rób nic innego. Nie rozmawiaj ze znajomymi. Jeśli ktoś zapyta: Hej, masz chwilkę, żeby porozmawiać? Odpowiedz tak, ale dopiero po pracy. Teraz muszę to skończyć. Muszę to skończyć. Muszę to skończyć dziś. Goni mnie termin. Nikt nie będzie ci przeszkadzał. Gdy tylko powiesz im, że musisz coś skończyć, odczepią się. Jeśli jednak znowu przyjdą, powtórz: Jeszcze nie skończyłem, muszę to skończyć. Prędko przestaną cię nagabywać, tak jak wyjaśniałem już przedtem. Zrób te trzy rzeczy. 1. Każdego ranka zapisz w czasie teraźniejszym swoje 10 celów w koło notatniku. 2. Zaplanuj swój dzień i wybierz zadanie numer 1. 3. Natychmiast się za nie zabierz. Pamiętam początki nauki tego procesu. Na moje szkolenie zapisał się pan, który mówił, że brał udział w innym programie. Zapłacił za niego 25 tysięcy dolarów rocznie i uczęszczał przez trzy lata. Powiedział, że z listą dziesięciu celów osiągnął więcej podczas jednego miesiąca niż osiągnął przez trzy lata kosztem siedemdziesięciu tysięcy dolarów. Nie mógł w to uwierzyć. Jego życie, jego firma wszystko odmieniło się praktycznie z dnia na dzień. A zatem czy to działa? Tak. Żadna osoba nigdy nie powiedziała, że nie działa, więc pozostaje tylko pytanie, czy ty zaczniesz działać? Czy będziesz pracował? Czy masz dyscyplinę, by zacząć, kontynuować i skończyć?